Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Janusz Borówa i dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować amaretto sour. Zapraszam. Amaretto sour jest to jeden z wielu koktajli typu sour, czyli cytryna, nasz wybrany trunek. Tutaj nie stosujemy syropu cukrowego, dlatego że głównym alkoholem jest amaretto, chociaż są też wersje z syropem cukrowym, ale według mnie są zbyt słodkie. Amaro po włosku znaczy gorzkie, a amaretto znaczy lekko gorzkie i taki on też jest. Delikatna goryczka, ale czuć też słodycz, dlatego nie stosuje się tutaj syropu cukrowego. Jest to ciekawy trunek, który polecam spróbować, szczególnie że amaretto jest w zasadzie bardzo tanie. Oprócz amaretto będziemy potrzebować niezawodnej angostury, soku cytrynowego. No i tyle, bo syropu cukrowego nie ma. Dodatkowym, opcjonalnym składnikiem, jak zwykle, będzie jajo, które wcześniej wyparzyłem. Pamiętajcie, że jajo jest zawsze opcjonalne. Jak jest jajko, no to oczywiście jest też wstrząsacz. Najstarszy duet na świecie. Do mojego wstrząsacza dodaję 75 ml amaretto. Wyśmienita barwa, ale podobno barwione karmelem, więc jednak nie fajnie. Dwa dasze angostury i 40 ml soku z cytryny. Teraz przystępuję do otwarcia mojego jaja, aby oddzielić białko od żółtka i dodaję samo białko. Jeżeli stosujemy białko, wykonujemy oczywiście dry shake, czyli chwilę wstrząsamy bez lodu. Nie będę Państwa kłamał, wstrząsanie bez lodu nie jest nawet w połowie tak ekscytujące jak wstrząsanie z lodem. Teraz po dry shake'u, tak zwanym suchym wstrząśnięciu, dodaję lodu z zamrażalki i przystępuję do ekscytującego, normalnego wstrząśnięcia. Cóż za wrażenia. Zanim otworzę, w mojej szklance zmanifestowałem lód z zamrażalki i przystępuję... O nie! O bracholcu! Ale to będzie kurwa koktajl gustowny, jakby. Przystępuję do pojedynczego odcedzenia. Na koniec takiej małej skórki wycisnę sobie nieco ze ściku. I oto jest amaretto sour. Doskonałe. Cóż można powiedzieć, jeżeli jakikolwiek sour Państwu smakował, to gwarantuję, że ten z amaretto zasmakuje Państwu również, gdyż jest to ciekawe połączenie. Dodatek migdałów do cytryny daje nam bardzo zróżnicowane noty, które czuć zarówno na nosie, jak i na języku, co zawsze jest miłym doznaniem. Jeżeli jest to dla Państwa plus, bo podejrzewam, że nie, to jest to też w miarę słaby koktajl, gdyż amaretto ma zaledwie 28%, a soury zazwyczaj robi się na mocnych alkoholach, jak na przykład 40%. Niemniej bardzo polecam spróbować, szczególnie z jajkiem. Dziękuję za uwagę oraz zapraszam ponownie.